Jeżeli szkoła lwowsko-warszawska była największą polską marką filozoficzną, to profesor Kazimierz Twardowski był polskim Steve'em Jobsem. Na materiał o nim właśnie zapraszam. W tym materiale przedstawię Ci historię i poglądy jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. W trakcie swojego życia Kazimierz Twardowski stworzył najbardziej rozpoznawalną polską szkołę filozofii, rozwinął rozumienie logiki w krajowej nauce i opublikował wiele wybitnych traktatów filozoficznych. Jakie poglądy reprezentował ten wybitny filozof? W jaki sposób wykorzystywał psychologię w swoich teoriach? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym materiale z serii Polska myśl filozoficzna. Zanim jednak rozpoczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Opowieść o filozofii Kazimierza Twardowskiego zacznijmy od krótkiego przedstawienia jego naukowej kariery. Urodził się w polskiej rodzinie, zamieszkał jej w Wiedniu, przez co kształcił się we wiedeńskim gimnazjum. Następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu właśnie. Studiował filozofię, a także filologię klasyczną, matematykę i fizykę. Doktorat z filozofii obronił w 1891 roku, ale chcąc wykładać filozofię po polsku i dla Polaków, w 1895 przeniósł się na Uniwersytet Lwowski. O tym, jaki efekt na studentów wywierały jego wykłady, opowiadamy Wam szerzej w materiale poświęconym Szkole Lwowsko-Warszawskiej, której tworzenie rozpoczął w tym samym roku. Dość powiedzieć, że był doskonałym dydaktykiem i charyzmatycznym prowadzącym. Z jego inicjatywy w 1904 roku powstało Polskie Towarzystwo Filozoficzne, wydające od 1911 roku Ruch Filozoficzny, którego, na marginesie, w latach 1911-36 był redaktorem naczelnym. W latach 1914-17 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Lwowskiego, skutecznie przeciwstawiając się próbom odebrania Uniwersytetowi jego polskiego charakteru przez austriackiego ministra oświaty. Szczególną aktywność wykazał w latach 14 i 15, gdy podczas okupacji rosyjskiej Lwowa uniwersytet został czasowo przeniesiony do Wiednia, organizując dom akademicki oraz system pomocy materialnej dla polskich studentów. Zmarł 11 lutego 1938 roku, znany społeczeństwu polskiemu jako wybitny filozof, działacz na rzecz nauki i patriota. Twardowski zajął naczelne miejsce pod względem ugruntowania metodologii badawczej i definicyjnej w naukach filozoficznych i psychologii eksperymentalnej. Bardzo ważne w jego pracy było precyzyjne określanie i definiowanie przez filozofa tego, co udowadnia. Uważał on, że język, za pomocą którego mówimy o świecie, wyprowadza nas poza własne granice i wskazuje na obiekty pozajęzykowe w relacjach semantycznych. Semantyka tego języka, czyli jak powiedziałby Twardowski, klasa znaczeń, przyporządkowanych poszczególnym wyrażeniom językowym, ma swoje oparcie w dziedzinie zjawisk umysłowych dostępnych dla badania w analizie psychologicznej. Jedną z jego zasad, która stała się fundamentem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, było wykorzystanie reżimu logiki w dowodach filozoficznych. Nie był on uczonym gabinetowym, często otwierając wiedzę o kawiarnię na czele ze słynną kawiarnią szkocką, gdzie królował w gronie filozofów i matematyków. Pierwszym, bardzo ważnym aspektem wyróżniającym profesora Twardowskiego spośród wielu innych uczonych było podejście do samej filozofii. Jego zdaniem nauka ta nie jest ani encyklopedyczną syntezą wyników nauk przyrodniczych, ani zbiorem wywodów abstrakcyjnych. Twardowski uważał, że w filozofii niezbędna jest psychologia. Pojęta jednak nie jako psychologia opisowa, ale eksperymentalna. Co powinniśmy przez to rozumieć? Jak tłumaczył sam profesor Twardowski, metoda psychologii opisowej polega głównie na analizie zawartości doświadczenia wewnętrznego, zarówno jego treści, jak i aktów, czyli czynności umysłowych. Metoda psychologii opisowej pozwala wyjść poza tę strefę mentalną i objąć analizą również dziedzinę przedmiotów doświadczania zewnętrznego. Taka koncepcja analizy danych odwołuje się do intencjonalności i świadomości filozofów jako naukowców. Uzasadniając swoje twierdzenia, rozwijał coś, co z perspektywy czasu filozofowie określają mianem teorii sądów. Kazimierz Twardowski odwoływał się do zbioru teorii idiogenetycznych,
których przedstawicielem na świecie był na przykład psycholog i filozof Franz Bertano. Polski profesor stwierdzał, że poznanie, czyli formułowanie osądów na temat rzeczywistości, jest możliwe poprzez bardzo proste stwierdzenie istnienia lub nieistnienia danego stanu rzeczy. Tym samym Twardowski kontestował założenie przyjęte przez takich filozofów światowego formatu jak Immanuel Kant czy Moses Mendelssohn. Idąc dalej, w ramach teorii sądów polski profesor udowadniał, że każdy akt świadomości jest skierowany na pewien przedmiot. Czyli jeżeli akt świadomości kieruje się na przedmioty należące do dziedziny pozaumysłowej, analiza psychologiczna obejmuje swoim zasięgiem przedmioty zmysłowe, a jeśli akt świadomości kieruje się na przedmiot umysłowy, czyli na zawartość umysłu, analiza psychologiczna obejmuje swoim zasięgiem przedmioty umysłowe. Była to dalece nieoczywista na tamte czasy koncepcja filozofii, której korzenie sięgają jeszcze doktryn scholastycznych i scholastycznego intencjonalizmu i realizmu. Ale na temat scholastyki opowiadamy Wam w innym odcinku z serii Polska Myśl Filozoficzna. Teoria sądów często rozumiana jest jako część szerszego zagadnienia, bardzo ważnego z punktu widzenia prac profesora Twardowskiego, czyli teorii prawdy. Broniąc w tym przypadku tez o prawdzie absolutnej, polski filozof mierzył się z wieloma współczesnymi koncepcjami, takimi jak relatywizm pragmatyczny, fikcjonalizm czy rozwijany w jego czasach subiektywizm. Jego zdaniem iluzja wariabilizmu, czyli zmienności prawdy, której ulegało wielu filozofów, najczęściej brała się z pomylenia powiedzeń z twierdzeniami. Innymi słowy, zdaniem Twardowskiego wyrażenia kontekstowe były często przez filozofów mylone z wypowiedzią jednoznawczą. Innymi słowy, zdaniem Twardowskiego wyrażenia kontekstowe były często mylone przez filozofów z wypowiedzią jednoznaczną, wolną od zmiennych. Jak twierdził, jest tylko kwestią precyzji, jasności języka i bieżących potrzeb komunikacyjnych, czy my mamy do czynienia z powiedzeniem, funkcją ze zmiennymi, czy wyrażeniem pozbawionym tych zmiennych. Zobrazujmy to może przykładem. Pełne zmiennych, możliwe do interpretacji na wiele sposobów zdanie dziś w Krakowie pada deszcz jest zdaniem Twardowskiego skrajnie różne w sensie poznawczym od wyrażenia pozbawionego zmiennych. 16 czerwca 2022 roku pada deszcz w Krakowie. Twardowski wskazywał, że tylko powiedzenia zmieniają wartość logiczną, ale tylko twierdzenia, czyli właśnie sądy, są pierwotnym i właściwym podmiotem wartości logicznych. Z faktu, że istnieją powiedzenia i prawdy względne do nich przyporządkowane, nie wynika wcale, że nie istnieją prawdy absolutne. Pojęcia prawdy absolutnej osadził Twardowski w tradycji filozofii klasycznej, rozumiejącej prawdziwość jako zachodzenie zgodności między przekonaniem a światem. Pojęcia prawdy absolutnej osadził Twardowski w tradycji filozofii klasycznej, rozumiejącej prawdziwość jako zachodzenie zgodności między przekonaniem a światem. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz nasze inne produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.